Radio Super FM i Pogoń Sport.net.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Pięćdziesiąta szósta audycja Pogoń FM w drodze do Europy na antenie Radia Super FM przed nami. Witamy ciepło i serdecznie. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Rożkowski, Radio Super FM. Kłaniamy się nisko, witamy i zapraszamy na nasze dzisiejsze spotkanie. Zacznijmy od meczu z Lechią w Gdańsku. Meczu, który mocno chyba wymęczył obserwatorów tego spotkania. Trochę działo się na boisku, ale myślę, że oczekiwania po spotkaniu we Wrocławiu były większe, że Pogoń ten mecz wygra, a ilość tych takich sytuacji klarownych była znacznie mniejsza niż we Wrocławiu. Nie odmawiam zaangażowania piłkarzom, bo nie mogę tego robić. Obejrzałem sobie pomeczowe kulisy, widziałem jak nakręcali się w szatni, widziałem jak fajnie się mobilizowali i na pewno wychodzili na boisko z myślą o tym, żeby wygrać, ale już ta sytuacja z Wolińskiego z pierwszych minut meczu, gdzie Dante Stipica popisał się kolejną fantastyczną interwencją, taką, którą może sobie do swojego Hall of Fame włożyć, do tych swoich filmików takich z super saves i oglądać, gdy już zakończy piłkarską karierę, tak naprawdę zamontować w tych wszystkich filmikach. Szkoda, bo no jest trochę inaczej niż powiedział po meczu ze Śląskiem Michał Kucharczyk. Cały czas jesteśmy wciąż w grze o drugie miejsce, a to drugie miejsce względem trzeciego miejsca to różnica 4 milionów złotych dla klubu. To jest naprawdę dużo, więc to nie jest tak, że my nie mamy już o co grać, że nie mieliśmy o co grać przed Lechią czy nawet przed Śląskiem, bo patrząc na wyniki, jakie notuje na przykład Raków po zwycięstwie w Pucharze Polski, szanse mieliśmy i wciąż mamy, ale mieliśmy naprawdę bardzo duże, żeby to srebro zdobyć. Teraz one według analityków wynoszą około 15%, bo tak dzisiaj wyczytałem w sieci. No ale są to wciąż szanse i nadzieje na to, że to srebro uda się zdobyć. Poza tym, że my musimy wygrać ze zdegradowanym już Brookbetem, ale o tym pewnie sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Musimy wygrać z Brookbetem. Musimy też mocno liczyć w skuteczność Łukasza Zwolińskiego, który pojedzie z Lechią do Częstochowy, aby tam Łukasz zdobył, a niech strzela hat-tricka, a co nam tam. Jesteśmy na tak. W 75 minucie czerwoną kartkę za dwie żółte otrzymał rezerwowy bramkarz Pogoni Jakub Bursztyn. No i to jest rzecz niesamowita, bo Jakub Bursztyn nie grając nie może zagrać z Brookbetem. To jest rzecz niesamowita, jak powiedziałeś. Jakub Bursztyn nie zaliczył nawet minuty w Ekstraklasie, a nie będzie mógł być w kadrze meczowej. Na drugim biegunie Jean Carlos Silva, który nie zaliczył żadnej pauzy i jeżeli zagra w sobotnim meczu w Szczecinie, zaliczy wszystkie 37 spotkań, jakie Pogoń rozegra w tym sezonie, bo wciąż ten jeden mecz mamy do rozegrania. Mówię tu o 34 meczach ligowych, dwóch meczach kwalifikacji UEFA Europa Conference League i jednym meczu Puchar Polski. Żaden inny piłkarz Pogoni takiej szansy na taki wyczyn już w tym sezonie nie ma. Nawet Dante Stipica, który nie grał w Kaliszu. Dokładnie tak. Dante pauzował wtedy, siedział na ławce, oglądał właśnie Jakuba Bursztyna między słupkami i Dante byłby najbliżej tego wyniku, ale właśnie w tym meczu nie zagrał. Na stadionie w Gdańsku 13 870 osób. Ty byłeś na tym spotkaniu. Jak atmosfera, jak ten stadion? No nie byłeś po raz pierwszy, ale jest to naprawdę jedna z perełek stadionowych w Polsce. Jak dla mnie jest to najpiękniejszy stadion, jeśli chodzi o stadiony piłkarskie w Polsce. Widziałem ich znaczną większość, tych wszystkich, które przewijały się w Ekstraklasie. Robi na pewno zawsze duże wrażenie. Już widać go z daleka, gdy dojeżdża się w jego okolice. Jest w takiej powiedzmy to w industrialnej dzielnicy. Świetnie się tam wpisuje w ten krajobraz, taka perła, taki bursztyn tak naprawdę, no bo przecież na wzór bursztynu był on wizualizowany. Na pewno fajna sprawa, lubię tam jeździć. Tym razem jechałem tam z dużym stresem, bardzo późno wyjeżdżałem ze Szczecina, bo po godzinie 14 bałem się, czy na mecz zdążę. Wiem, jak wygląda trasa do Gdańska, połowa do Koszalina jest fajna, druga połowa jest bardzo niefajna. Trzeba przez te wszystkie małe miejscowości i te kilkadziesiąt fotoradarów gdzieś tam przemknąć,
zacząć i dotrzeć. Udało się, byliśmy godzinę przed meczem na stadionie, także tutaj pod tym względem na szczęście wszystko zostało dopięte tak jak trzeba. Atmosfera na meczu bardzo fajna, gorąca, zresztą wymieniliśmy wiadomości. Mhm. Akurat w drugiej połowie siedziałem pod trybuną gospodarzy, którzy... Oglądając telewizję pytałem, co tam się dzieje. Tak, tak, którzy odpalali pirotechnikę, no ciężkie powietrze. No nie było to takie stricte nadmorskie powietrze z jodem, jak to często się mówi, że trzeba pojechać trochę nad morze, odetnąć świeżym powietrzem, no tam takiego świeżego powietrza nie było, ale atmosfera była fajna. Nasi kibice też świetnie się zaprezentowali, ponad 700 pojechało do Gdańska, nie był to taki wynik jak tydzień wcześniej we Wrocławiu, ale też na pewno naszych kibiców trzeba pochwalić, bo zaliczyli świetny sezon wyjazdowy. Świetne liczby, nie spadliśmy na żadnym wyjeździe, nawet na tych najdalszych, poniżej 100 osób i tutaj duże słowa uznania dla wszystkich osób, które organizują te wyjazdy, bo to też nie jest łatwa sprawa. Mieliśmy sytuację z wojną, mieliśmy sytuację z migracją mieszkańców Ukrainy do Polski. Ciężko było o załatwienie pociągów specjalnych. Wiem, jak dużo pracy w to wszystko włożyły odpowiednie osoby i to wszystko się udało, to wszystko udało się dopiąć. Zaliczyliśmy rekordowy wyjazd we Wrocławiu. No już takie podsumowanie trochę robię, chociaż mam jeszcze do rozegrania ten jeden mecz, ale pod tym względem... Ale pod tym względem naprawdę duże słowa uznania dla wszystkich tych osób, które organizowały te wyjazdy. Byliśmy przecież w odległym Osijeku też w ponad 200 osób. Także no tutaj duże słowa uznania. Ładujcie chłopaki i dziewczyny baterie, bo nowy sezon także zapowiada się ciekawie i 14 czerwca poznamy naszego pierwszego rywala w kwalifikacjach do UEFA Conference League. Już za chwilę dowiemy się natomiast, kto został super piłkarzem meczu z Lechią w Gdańsku. Zostańcie z nami. Super piłkarz meczu. To już teraz dowiemy się, jakie są wyniki zabawy na super piłkarza meczu z Lechią w Gdańsku. Najpierw ważna wiadomość, ile ankiet wpłynęło. Wciąż widać tę tendencję spadkową niezadowolenia kibiców, bo tylko 1271 arkuszy. To rzeczywiście arkuszy drugi raz z rzędu taka liczba. Miejsce piąte. Miejsce piąte, Luis Mata, 4,59. Pozycja czwarta. Mariusz Malec, 4,64. Miejsce trzecie? Trzecie i drugie, bo tu dwóch zawodników ma taką samą ocenę. 4,68 to Jakub Bartkowski i Konstantinos Triantafylopoulos. No i kto został super piłkarzem meczu? Ten od Super Save, Dante Stipica, 7,09. Jako jedyny przekroczył notę 5,00, co jest ciekawe, bo przecież nie przegraliśmy tego meczu. Tak. Były mecze, które przegrywaliśmy, a aż tak złych not nie było. Widać tutaj takie rozgoryczenie kibiców tą końcówką sezonu. Słuchacie audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Co u nas za chwilę? A u nas za chwilę pomeczowe opinie trenerów Kosty Runiajca i Tomasza Kaczmarka. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Super FM. To teraz zgodnie z zapowiedziami w Radiu Super FM czas na pomeczowe wypowiedzi po meczu Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin. Najpierw trener Pogoni Kosta Runiajc, a potem trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek. Dobry wieczór, witam. Ja, ganz klar, wir sind sehr schlecht ins Spiel reingekommen. Lechia hat es sehr gut gemacht, sehr aggressiv gespielt, wir haben keinen Rhythmus gefunden. Całkiem jasne było i widoczne to, że źle weszliśmy w mecz. Legia była agresywna, natomiast my nie znaleźliśmy naszego, tego takiego rytmu. Po 15 minutach już to wyglądało dużo lepiej i mieliśmy potem naprawdę takie trzy pod rząd olbrzymie okazje do strzelenia gola. Żurawski, Grosicki i Malec, a piłka no nie chciała wpaść do bramki. Myślę, że w drugiej połowie bardzo wyraźnie kontrolowaliśmy ten mecz i dominowaliśmy. Ostatecznie to, czego brakowało, to z tych wielu dobrych okazji strzelić gola. Ostatecznie to właśnie robi tą różnicę, aby w tabeli jeszcze wyżej móc się wspiąć. Udało nam się dzisiaj zagrać na zero z tyłu. Pajszao i Zwoliński, myślę, że wszyscy znamy ich statystyki. Udało nam się ich utrzymać w szachu. Ostatecznie może mógłbym i powiedzieć, że ten remis jest w porządku, ale jeżeli pomyślę o tych wielu wspaniałych okazjach, olbrzymich okazjach, które mieliśmy, no to myślę jednak, że nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu. Teraz mamy przed sobą ostatni mecz przed własną publicznością i myślę, że z taką złością podejdziemy do tego meczu i będziemy chcieli go na pewno wygrać.
chcemy ten mecz dlatego wygrać i też patrzeć, co zrobi Lechia, bo myślę, że jest, jeżeli Lechia zagra przeciwko Rakowowi, tak jak zagrała z nami, ma na pewno duże szanse, aby wygrać w Częstochowie. Ostatecznie myślę, że był to na pewno bardzo interesujący mecz dla kibiców. Atmosfera też była wyjątkowa i wspaniała. I jedyna rzecz, czego na pewno brakowało, to po prostu gole. Dobry wieczór. Jestem dzisiaj, powiem szczerze, szczęśliwy. Troszeczkę też dumny z tego, że udało nam się osiągnąć dzisiaj nasz cel, który tak powstał w trakcie tego całego sezonu, w trakcie tej całej rundy. Wiadomo, zaczynając sezon, zaczynając tutaj moją pracę, nie wiedziałem, na co nas stać, ale tak to się wszystko z biegiem sezonu rozwinęło, że mieliśmy jasny cel. Uważam naprawdę, że w ostatnich tygodniach z naszej strony dobre wyniki, nawet bardzo dobre wyniki. Trzeba też powiedzieć szczerze, że naprawdę pod tutaj komplement dla zespołu, gratulacje dla zespołu, bo trzeba przyznać, że tych rywali o te czwarte miejsce było kilku, ale Piast naprawdę bardzo, bardzo dużą presję na nas wywierał, po prostu wygrywał prawie każdy mecz, także nie mieliśmy też innego wyboru, jak prawie w ostatnich weekendach wszystko wygrywać. I tu zawsze czuliśmy oddech i trzeba powiedzieć, jak popatrzymy, co się w piłce nożnej dzieje na różnych stadionach, co presja robi z drużynami, to my tutaj naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo punktów w ostatnich tygodniach, za to duży komplement dla zespołu. Co do dzisiejszego meczu, to myślę, że ogólnie bardzo fajna pierwsza połowa dwóch zespołów. Myślę, że tak widać było dosyć dobry piłkarski poziom. My mieliśmy chyba dużą szansę na 1-0. Później 2-3 groźniejsze momenty przeciwnika. Pamiętam główka Maćka Żurawskiego, którą Duszan dobrze obronił. Ogólnie na pewno zagraliśmy solidniej, stabilniej, dużo pewniej niż pół roku temu w Szczecinie. Druga połowa, no to widać też było w drugiej połowie, tutaj na pewno dużo lepiej zarządzaliśmy meczem, trochę mniej ryzyka z naszej strony, może na początku w pierwszych 5-10 minutach drugiej połowy taka krótka chwila, że 2-3 razy było zagrożenie w naszym polu karnym, ale ogólnie uważam, że druga połowa wyrównana, dużo, no wiadomo, też już było widać, że chcemy zdobyć ten jeden punkt i nie gramy na maksymalnym ryzyku, żeby zdobyć 3 punkty. Za nami pomeczowe wypowiedzi trenerów Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk, a przed nami wypowiedzi z innej konferencji prasowej, takiej, która odbyła się dzisiaj, która mówi o tym, że dziewczyny, piłkarki Olimpii Szczecin będą grały w barwach Pogoni pod jej herbem, a o wszystkim dokładnie opowiedzą wam prezes Dumy Pomorza Jarosław Mroczek oraz prezes Olimpii Maciej Buryta. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Zgodnie z zapowiedziami już teraz przeniesiemy się na dzisiejszą konferencję prasową, która odbyła się w klubie punktualnie o 13:00. Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin i Maciej Buryta, prezes piłkarek nożnych Olimpii Szczecin, opowiadali o tym, jak będzie wyglądała Pogoń Szczecin w wersji piłkarek nożnych. Posłuchajcie. Chciałem poinformować, że to wielki dzień dla Pogoni Spółka Akcyjna oraz dla Pogoni Szczecin, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to nowy podmiot prawny, który stworzyliśmy wspólnie po to, by wzmocnić rolę piłki nożnej w wydaniu naszych pięknych pani. I taki jest cel, taki jest sens. Chcemy, by marka Pogoń Szczecin była jeszcze bardziej widoczna w Polsce. Mamy w ten sposób w Pogoni futbolowej dwie ekstraklasowe drużyny i to bardzo, bardzo ważne dla nas. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu, że będziemy tutaj współpracować i wzajemnie sobie pomagać, to pomoże
no przynajmniej jednej z tych drużyn, nie wiem czy męskiej, czy żeńskiej, ale razem osiągnąć, ale najlepiej razem oczywiście, jak największy sukces, czyli Mistrzostwo Polski, żeby wreszcie stało się faktem w Szczecinie. Jest to wielki dzień zarówno dla Pogoni S.A., wielki dzień dla nowo powstałego podmiotu Pogoń Spółka z o.o. i bardzo wielki dzień dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Szczecin, który wraz ze swoimi przyjaciółmi, bratem, kolegami i wieloma osobami stworzyliśmy 17 lat temu. Od początku, od wspólnego malowania bramek i ścinania trawy na Chorzej, na boisku, gdzie graliśmy pierwsze mecze, stworzyliśmy klub, który organizacyjnie jest jednym z mocniejszych w kraju. Doszliśmy do pewnego momentu, gdzie wiemy, obserwując trendy europejskie, że razem możemy zrobić na pewno więcej. Obserwujemy ligi, tak jak powiedziałem, zachodnie. W tamtym roku razem z Rafałem byliśmy na konferencji poświęconej piłce kobiecej w Barcelonie i jedno, co się nasuwa od osób, które rozwijają piłkę kobiecą w Barcelonie, najlepszym obecnie klubie piłkarskim, jeżeli chodzi o kobiety w Europie, to żałują, że zrobili to tak późno i naprawdę w całej Hiszpanii idzie to właśnie tą drogą. Dlatego podjęliśmy decyzję już jakiś czas temu, dosyć dawno, że wspólnie z Pogonią na pewno zrobimy więcej, na pewno osiągniemy sukces i taki jest zamiar. Robiąc fuzję Olimpii i Pogoni, robiąc nowy podmiot, plan jest taki, żebyśmy w najbliższym czasie osiągali sukcesy na początek na arenie ogólnopolskiej, a następnie w Europie. Na pewno ewentualny wynik sportowy nie ma wpływu na naszą decyzję. Te pół roku to tak naprawdę były najbardziej takie intensywne działania. Jako Olimpia i Pogoń współpracujemy od dawna w szkoleniu dzieci, młodzieży, więc pomysł pojawił się już kilka lat temu. Rozmawialiśmy o tym w kuluarach i tak naprawdę decyzja, że wracamy do rozmów i bierzemy się za intensyfikację tych działań, zapadła w sierpniu ubiegłego roku i od tej pory wszelkie prace zmierzały ku temu, już na początku obecnego sezonu, żebyśmy od sezonu 22-23 występowali jako Pogoń Szczecin, oczywiście w Ekstralidze Kobiet. Za nami wypowiedzi z konferencji prasowej na temat gry kobiet w barwach Pogoni Szczecin. Mamy nadzieję, że w Ekstralidze kluczowy mecz pod tym kątem już w najbliższy weekend. Zachęcamy do tego, aby dziewczynom kibicować. A przed nami wypowiedź Krzysztofa Uflanda, czyli wieści prosto z klubu. Wieści z klubu. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy klubu. Intensywny tydzień w Pogoni Szczecin. Kończy się liga, ale to nie znaczy, że kończą się emocje. W sobotę Pogoń Szczecin rozegra ostatni w tym sezonie mecz i ostatni mecz zarazem w Szczecinie. Będzie to pożegnanie ligi. Pogoń wciąż zachowuje szanse na wicemistrzostwo, choć uczciwie powiedzieć trzeba, że nie wszystko zależy od portowców. Pogoń musi swój mecz z Brukbetem Termaliką Nieciecza wygrać i oczekiwać na Wieścisz Częstochowy, gdzie Raków będzie mierzył się z Lechią Gdańsk, z drużyną, z którą portowcy ostatnio zremisowali bezbramkowo. I tylko w przypadku, kiedy Pogoń swój mecz wygra, a Raków swój mecz przegra, portowcy będą cieszyć się ze srebrnych medali. Jeśli tak się nie stanie, jeśli ta kombinacja wyników nie dojdzie do skutku, portowcy będą również cieszyć się, ale z najniższego stopnia podium, z medalu brązowego. To wszystko oznacza, że po meczu z Brukbetem Termaliką Nieciecza, który przypomnijmy jest w najbliższą sobotę o godzinie 17:30, jak zresztą wszystkie mecze tej kolejki Ekstraklasy, po meczu kilka minut po ostatnim gwizdku będziemy mieć do czynienia z kilkoma miłymi akcentami. Najpierw pożegnani zostaną zawodnicy, którzy po sezonie opuszczą Pogoń Szczecin oraz oficjalnie godnie pożegnany zostanie trener Kostar Uniajicz, który również po sezonie żegna się ze Szczecinem, żegna się z Pogonią. Następnie kilka minut później odbędzie się miła uroczystość, ceremonia medalowa. W zeszłym roku tę ceremonię medalową na żywo miało okazję zobaczyć
tylko niespełna 1500 ludzi, jak wiemy wtedy 25% pojemności stadionu mogło być na meczu. Dziś mamy nadzieję, że blisko 10 tysięcy ludzi zobaczy to wydarzenie, jak portowcy po raz drugi z rzędu, rok po roku odbierać będą medale. Wciąż wierzymy głęboko, że te medale będą koloru srebrnego. Dodać należy, że spotkanie z trybuną obejrzy nowy szkoleniowiec Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson. Szwed w tym tygodniu będzie przebywał w Szczecinie. Najpierw w czwartek odbędzie się powitalna konferencja prasowa tego szkoleniowca, a następnie właśnie w sobotę trener z trybun zobaczy ostatnie w tym sezonie mecz Pogoni Szczecin. Później, kiedy drużyna już wróci z urlopów w połowie czerwca, szkoleniowiec rozpocznie przygotowania i pracę z zespołem. Okres przygotowawczy do kolejnego sezonu, który, przypomnijmy, dla Pogoni rozpocznie się około 7 lipca pierwszym meczem pierwszej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Również ważna informacja, którą ogłoszono dziś: Pogoń Szczecin i Olimpia Szczecin łączą swoje siły i od przyszłego sezonu kobiecą drużynę piłkarską zobaczymy właśnie pod szyldem granatowo-bordowych, a więc Pogoni Szczecin. Prezes Pogoni Szczecin S.A. Jarosław Mroczek oraz prezes dotychczas Olimpii Szczecina, a teraz spółki Pogoń Szczecin spółka ZOO, ogłosili, że właśnie od przyszłego sezonu, niezależnie od ligi, w której kobiety będą występować, bo jak wiemy, olimpijki w tym sezonie walczą jeszcze o pozostanie w Ekstralidze, ale właśnie pod szyldem granatowo-bordowym, pod szyldem Pogoni Szczecin, panie będą prezentować się kibicom, także już teraz możemy gorąco zaprosić do tego, aby również panie od przyszłego sezonu wspierać głośno dopingiem z trybun. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. W zasadzie tylko jedna niewiadoma pozostała nam do rozstrzygnięcia w tym sezonie piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań mistrzem. Kto zajmie drugie miejsce? Raków czy Pogoń? Znamy też spadkowiczów. To Wisła Kraków, Brukbet, Termalika Nieciecza i Górnik Łęczna. Czwarte miejsce dla Lechii Gdańsk, która zagra w Lidze Konferencji Europy. Tutaj dwa słowa trzeba powiedzieć o tym spadku Wisły Kraków. Wisła nieźle zaczęła, po bodajże trzech kolejkach była na miejscu trzecim w tabeli, a potem równia pochyła. I mam kilku kibiców w Krakowie. Oni nie dopuszczali myśli, że Wisła spadnie z ligi. Prędzej mówili, że to Legia spadnie, że ktoś inny. A tu proszę bardzo, tadam, i Wisły nie ma w Ekstraklasie. W zasadzie przez całą rundę, gdy dzwoniliśmy do naszych ekspertów, do dziennikarzy z całej Polski, pytaliśmy o sytuację Wisły i chyba żaden nie wskazał ostatecznie na to, że Wisła spadnie, że jednak okaże się ktoś słabszy od Wisły. Widziałem tego mema, spadająca gwiazda, tak. Tak, spadająca gwiazda. Podobno w Krakowie, na niektórych dzielnicach bardzo głośno leciała ta piosenka Zenona Martyniuka o spadającej gwieździe. Mówię tu o osiedlach, na których większość stanowią kibice Krakowi. Oni się cieszą z tego, ale no, nie wiem, czy mają się z czego cieszyć, bo patrząc na frekwencję na stadionie Krakowi, to tak naprawdę stracą jedyny mecz, na którym robili komplety. I myślę, że tu akurat pod tym kątem Krakowia nie cieszy się ze spadku lokalnego rywala. Wracając do Wisły, mało kto, myślę, spodziewał się, że tak ten sezon się dla nich zakończy. Jednak no, dużo takich błędów przy doborze piłkarzy, przy budowie tego zespołu. Dużo, bardzo dużo obcokrajowców. Jakaś niebotyczna liczba transferów przez cały sezon. Chyba 18 piłkarzy w trakcie sezonu tam przyszło i odeszło w międzyczasie. Także to tak nie buduje się stabilnego klubu. Wydawało się, że Jakub Błaszczykowski, który odpowiada za ten pion sportowy, jest przecież uznanym reprezentantem Polski, grał w dużych klubach w Niemczech, ma ze sobą epizod we Włoszech, wie, jak buduje się zespół, jak powinno się dobierać odpowiednio piłkarzy i wydawało się, że może być takim dyrektorem sportowym i współwłaścicielem w jednym, naprawdę z prawdziwego zdarzenia, a póki co mocne rozczarowanie w Krakowie. Wisła była bardzo dużą wartością dodaną do Ekstraklasy. Oglądało ich wielu kibiców. Na stadion także przychodziło całkiem sporo tych kibiców. Mieli jedną z najlepszych frekwencji i to na pewno jest strata dla całej Ekstraklasy. Zobaczymy, jak Wisła się odbuduje. Czy będzie w stanie już w pierwszym sezonie zaatakować pozycję. Może być ciężko. Sam Brzęczek to mówi.
tak, może być ciężko, jeżeli nie zostanie ten zespół solidnie przebudowany, no i nie zostanie tam zmieniona filozofia budowy zespołu, bo od tego trzeba zacząć, jeżeli zaczną ściągać kolejnych obcokrajowców, którzy no nie będą umierać za Wisłę, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, będzie ciężko, żeby wrócić, a ile Wisła będzie w stanie grać w pierwszej lidze bez pieniędzy z Ekstraklasy, ciężko mi powiedzieć, bo przecież oni cały czas spłacają długi z przeszłości, cały czas te długi gdzieś tam nad nimi wiszą i sezon, może dwa, a jeżeli mieliby dłużej pozostać w pierwszej lidze, to nie wiem, czy to nie skończyłoby się taką dłuższą stagnacją na niższych poziomach rozgrywkowych, być może nawet nie tylko niekoniecznie pierwszej lidze. Tak. Dokładnie. My natomiast skoncentrujmy się na tym, co przed nami. Pogoń gra spotkanie ostatnie u siebie. Ostatnie spotkanie z Brukbetem, Termaliką Nieciecza, z drużyną, która już z ligi spadła. I sezon przechodzi do historii. Jestem bardzo ciekaw, w jakim zestawieniu kadrowym Brukbet stawi się w Szczecinie, bo często bywało tak, że kluby, które już miały pewny spadek, na przykład odsyłały już na wcześniejsze urlopy obcokrajowców, z którymi nie wiązały na przykład dalszej nadziei na budowę zespołu. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w tym przypadku, czy Brukbet przyjedzie w najmocniejszym swoim zestawieniu, czy też nie. Cel dla Pogoni jest jeden, wygrać. Co wydarzy się później, zobaczymy. Będziemy spoglądać na to, co dzieje się w Częstochowie, a na koniec rozdamy medale. Pytanie pozostaje, jaki będzie to kolor. Bardzo bym chciał, żeby był to kolor srebrny, żeby to był kolejny progres, żeby to był kolejny krok w budowie klubu, w takim jego rozwoju i taki fajny, pozytywny akcent na zakończenie smutnego miesiąca, można powiedzieć, bo od połowy kwietnia dla kibiców Pogoni więcej było smutku niż radości, więcej rozczarowania, a to byłby taki mały dodatek na osłodę po tym, co się wydarzyło. Ten mecz to także pożegnanie trenera Kosty ze Szczecinem, no i pożegnanie kilku piłkarzy, którzy nie przedłużą kontraktów z klubem, bądź klub z nimi kontraktów nie przedłuży. Tak, czekamy cały czas na pełną listę nazwisk tych osób, które z Pogonią się pożegnają, ale każdy z tych chłopaków zasługuje na to, żeby mieć szansę ostatni raz zobaczyć się ze szczecińską publicznością w barwach Dumy Pomorza. Plotki głoszą, że no wśród tych piłkarzy będzie Kamil Drygas, czyli piłkarz, który 6 lat grał dla Pogoni Szczecin. Zostawił masę zdrowia na boisku i myślę, że może to być takie pożegnanie, jeżeli faktycznie Kamil Drygas z Pogonią się pożegna, wszystko na to wskazuje, zbliżone formą do odejścia Adama Frączaka rok temu, bo to też dla odbudowywanej Pogoni był niezwykle ważny piłkarz, na którym opierała się gra przez naprawdę wiele lat. Ostatnie dwa sezony może nie były tak dobre i udane po kontuzji, jakiej nabawił się wcześniej, ale Kamil Drygas cały czas był wartością dodaną do Pogoni. Jeśli nie pod względem piłkarskim, to na pewno charakterologicznym i takiego piłkarza będzie nam tutaj w Szczecinie brakować. Jeden z najlepiej grających piłkarzy głową. Zdecydowanie. Pamiętam ten mecz, gdy on wracał po kontuzji, gdy stadiony były puste ze względu na ograniczenia pandemiczne. On wracał po kontuzji, zagrał z Krakowią i wpakował bramkę na 1-0. No, pamiętam kilka takich ważnych bramek Kamila Drygasa. To zawodnik, który zawsze imponował tymi cechami ewolucjonalnymi, zaangażowaniem, chęcią gry i strzelania bramek. I faktycznie, jeżeli Kamila w Pogoni nie będzie w przyszłym sezonie, będzie to strata pod wieloma względami i szkoda, bo no ja przywiązuję się akurat do tych chłopaków, którzy przez lata są w stanie dawać Pogoni coś ekstra, a Kamil na pewno takim piłkarzem był. Mówi się, że Kamil Drygas w przyszłym sezonie grać będzie w Piaście Gliwice. Potwierdzenia na razie jeszcze nie ma. Tak samo jak nie ma jeszcze potwierdzenia informacji, że trener Kosta będzie trenerem Legii Warszawa. Tomek Sokołowski ostatnio się upierał, że to jeszcze nic pewnego i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest pewne, żegnamy trenera, no i sam jestem ciekaw, jak się kibice zachowają w stosunku do niego. To jest efekt tego rozczarowania w tych ostatnich meczach. Myślę, że trenera Kosta-Runiejcza docenimy kibice, docenią za jakiś czas. Kiedy przyjdzie taki gorszy moment w historii klubu, na pewno nadejdzie. Będzie jakiś gorszy sezon, w którym nie będziemy w ścisłej czołówce, nie będziemy bić się o puchary. Mam nadzieję, że jak najdłużej tak nie będzie, ale w końcu taki sezon przyjdzie i docenimy to, co zrobił w Pogoni Kosta-Runiejcz, bo przez te blisko 5 lat, jakie on spędził w Szczecinie, zbudował wraz z włodarzami klubu projekt, który jest rozpoznawalny już w Europie, jest widziany w Europie. Pokazuje to też na zatrudnienie kolejnego zagranicznego szkoleniowca, że Pogoń nie jest gdzieś tam anonimowym klubem, bo przychodzi tutaj szkoleniowiec o uznanej marce. Bartosz Grzelak, trener AIK-u Sztokholm, powiedział wczoraj w programie emitowanym w kanale sportowym, że jest to jeden z najlepszych szwedzkich trenerów. Także żyjmy tą nadzieją, że tak faktycznie jest. A jeśli wrócimy do trenera Kosty-Runiejcza,
Trenerze, powodzenia, gdziekolwiek byś nie wylądował, chociaż wiemy, gdzie wylądujesz, mimo że nie chcesz nam się do tego przyznać póki co. Powodzenia, no i drugiego miejsca za Pogonią. Tyle od nas na dziś. Zapraszamy na ostatni mecz w tym sezonie, no i zapraszamy na ostatnią audycję Pogoń FM w drodze do Europy. My swój cel spełniliśmy, dwa sezony i dwa razy Pogoń FM w drodze do Europy z finiszem w Europie właśnie. Myślę, że zasłużyliśmy na medal. Tak jest. Dziękujemy za dziś. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dziękuję. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.